Ja uważam, że ten program nie powinien nazywać się Ameryka Express, tylko autostopem przez Amerykę, bo program polega w 99% na jeżdżeniu, na łapaniu stopem, bo jeżeli ja zaczynałem dzień od zrobienia 150 do 200 km stopem, chwila jakiejś konkurencji, znów stop, no to było umęczające. Ja wiedziałem, że jeździ tam się stopem, ja wiedziałem, że fundamentem programu jest autostop, tak? I w pewnym momencie to zaczęło być naprawdę dla mnie męczące, uwłaczające i bardzo denerwujące. Nie każdy chciał was zabierać ze względu na twoje tatuaże. Nie, to nie chodzi o to, nie popadajmy w paranoję. W Polsce też ludzie się nie zatrzymują na ludzi potatuowanych, no bo tak się przyjęło, prawda? Tam może jest to bardziej troszkę spotęgowane, bo w Polsce i ogólnie w krajach europejskich tatuaże na twarzy coraz częściej się pojawiają i ludzie coraz bardziej są do tego zwyczajni. Tam jest to jednak cały czas jeszcze kojarzone z jakimś marginesem społecznym, z przestępcami, ale też to nie było takiego wielkiego wow. No było na przykład większe zainteresowanie, ale większe zainteresowanie w kategorii na przykład niż w Warszawie, w dużym mieście. Bo w dużym mieście ludzie już są do tego też przyzwyczajeni. A w Polsce, w małych miasteczkach też ludzie jeszcze się patrzą na takiego wynalazka jak ja, tak? Ale niektórzy się bali? No była taka sytuacja, że się zatrzymała pani nam na okazję. Gdy Bartek ją zatrzymał, Bartek mnie zawołał, ja podtrzymał, ona uciekła.